zarządowi przedsiębiorców, jak i wszystkim członkom za to, że pozwolili nam brać udział tutaj, że możemy tu być, że możemy zaprezentować nasze dzieci kochane, które naprawdę bardzo dużo serca wkładają w to, co robią. Jesteśmy tacy otwarci na ludzi. Staramy się stworzyć dzieciom szkołę, która zastąpi im dom niejednokrotnie, a ludzie, którzy chcą pomagać, mają otwarte serca i myślę, że przedsiębiorcy są takimi ludźmi. Otwarte serca, no i niejednokrotnie otwarte portfele, które nas wspierają. Jest to dla nas naprawdę wielka, wielka radość i wyróżnienie. A może pomysł na innowacje, chyba że już to wprowadziliście? A zaprośmy przedsiębiorców do Zalutynia. Bardzo serdecznie zapraszam i chciałabym ich widzieć, pokazać cały ośrodek i pracę naszych dzieci i nasze dzieci, które naprawdę bardzo, bardzo dużo potrafią. I też na pewno odwdzięczą się za te dobro, które otrzymują, stokroć potrafią oddać. Burmistrz miasta Piszczac, pan Kamil Korzuchowski i prezes ZPP Podlasie, pan Tadeusz Konaszuk, dzisiaj w pani ręce wręczyli statuetkę. No właśnie, to taka forma chyba podziękowania za to, że po prostu jesteście. Tak, to była dla nas niesamowita niespodzianka. Nie spodziewałam się tego, że zostaniemy wyróżnieni. To nie jest wyróżnienie dla mnie, to jest wyróżnienie dla moich nauczycieli, którzy naprawdę wiele pracy poświęcają temu, co oddają. Co oddają swoje serce, duszę i czas. Naprawdę. Jestem bardzo dumna, że mogę pracować z tak doświadczonym gronem, które potrafi wpłynąć na dzieci, że one rozwijają się, rozkwitają u nas w ośrodku. Główna idea to oczywiście kobiety. Babie lato, podsumowanie kobiet, które osiągnęły sukces życiowy, czy oczywiście mówimy o sukcesie zawodowym. Bardzo piękna inicjatywa ZPP Podlasie. Tak jak sama nazwa wskazuje, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Czyli to są ludzie, którzy poszli troszeczkę inną drogą, nie pracują na etacie, robią coś więcej, produkują te etaty. Bardzo piękna inicjatywa, ale dla gminy Piszczac, dla gminy miejsko-wiejskiej Piszczac, to przede wszystkim Zalutyń. Zalutyń, czyli szkoła, ośrodek szkolno-wychowawczy w Zalutyniu i ta dzisiejsza licytacja, która za chwilę zostanie przeprowadzona, już po raz piąty chyba, jak dobrze pamiętam, bo wcześniej jest troszeczkę innej konstelacji, ale dzięki tym licytacjom zostało zebranych już ponad 150 tysięcy złotych. Także kwota fajna, ogromna, bardzo przydatna, na pewno dobrze skonsumowana. Nikt tego nie wziął dla siebie, to wszystko poszło na te dzieci, które do naszej szkoły uczęszczają. Witam serdecznie przede wszystkim wszystkie panie. Dzisiaj jest święto tych kobiet, które szczególnie odgrywają wielką rolę w naszym regionie. Są zauważone i gratuluję serdecznie panu prezesowi i ZPP tego, że państwo wpadli na tak genialny pomysł. Proszę państwa, ja wiem, świętujemy panie 8 marca. To jest też świetna okazja, żeby panie uczcić. Ale tak szczerze mówiąc, to jest zawsze za mało. Patrząc sobie przede wszystkim w głąb duszy, myślę, że tak na co dzień to no nie jesteście, drogie panie, tak doceniane, a jesteście tak potrzebne, tak dobre, tak kochane. Z czym my, faceci, bylibyśmy bez was? Bez waszego ciepła, bez waszej pomocy, bez waszego dobrego słowa, bez też, jeżeli chodzi o biznes, doradztwa i stwarzania zawsze takich warunków, że się jest dobrze, pracuje się dobrze, że wszyscy mówią, jak jest kobieta między nami, to zaczyna być łagodniej, lepiej, mądrzej. Kochane panie, gratulując laureatkom, chcę wszystkim życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Radości, spokoju ducha, no i tego, żebyśmy my, faceci, rezygnowali ze swoich egoizmów, czasami jakichś dominacji i bardziej starali się was docenić. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Panie prezesie, co w twojej dłoni? Statuetka dla jednej z pań, które będą laureatkami dzisiejszego wieczoru.
Tradycja sięga 2019 roku, natomiast ten projekt Kobiety z Pasją jest kolejną, drugą edycją. Należy doceniać nasze panie, które oprócz obowiązków codziennych i pasji zajmują się i prowadzą działalność gospodarczą, która w dzisiejszych realiach no, jest dosyć dużym wyzwaniem. Są pewne zawody, są pewne przedsięwzięcia, które są bardziej kobiece, są takie, które są przynależne bardziej mężczyznom. Niemniej jednak ta granica się przesuwa i zaciera. Przede wszystkim gwiazdą z naszego wieczoru są kobiety laureatki tego konkursu. Zaszczyci nas obecnością zarząd Związku Przedsiębiorców Pracodawców z siedzibą w Warszawie. Magnificencja Jerzy Nitychoruk będzie naszym gościem, jak i wiele zacnych osób ze świata mediów, kultury i przedsiębiorczości. Panie są wyjątkowe, przede wszystkim dlatego, że odnoszą sukcesy w działalności, jaką prowadzą, poprzez czy mają swoje przedsiębiorstwo, czy prowadzą działalność zdrowotną, czy pracują w instytucjach, czy także zajmują się edukacją, nauką. Natomiast jest jeden punkt wspólny tych pań. Panie przede wszystkim odznaczają się ogromną pasją i zaangażowaniem, z jakim wykonują na co dzień swoje obowiązki i chcielibyśmy przede wszystkim za to te panie uhonorować dzisiaj. Głównie są to kobiety z Białej Podlaskiej, natomiast w tym roku wychodzimy troszeczkę dalej i nagradzamy także jedną z kobiet, która pracuje w Lublinie, w Urzędzie Marszałkowskim. Także w tym roku jest troszeczkę inaczej. My staramy się wspierać przede wszystkim przedsiębiorców z mniejszych, średnich przedsiębiorstw. Natomiast też mamy w swoich szeregach kilku członków, którzy mają duże przedsiębiorstwa. Natomiast chcielibyśmy wypełniać nasze hasło, czyli łączymy, wspieramy, inspirujemy jak w najlepszy sposób i mam nadzieję, że ten wieczór dzisiaj tego dowiedzie. Kategorii jest 7, statuetek będzie 12. Mamy kategorię liderka biznesu, kategorię edukacja, innowacyjność, ambasador biznesu, zdrowie, działania charytatywne, kategorię anioł biznesu, a także mamy nagrodę specjalną, która jest na tą chwilę tajemnicą. Kategoria specjalna, nagroda specjalna w tym roku jest przyznawana dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu, którego podopiecznych wspieramy podczas dzisiejszej gali poprzez licytację charytatywną. Czuję się spełniona. Na pewno jakby spełnienie jest elementem tego sukcesu. Myślę, że jakby doceniam tą nagrodę, bo widzę, że ja zostałam doceniona, natomiast oczywiście też no, nie ukrywam, że jakieś tam no, mam może nie bardzo wysokie, ale doceniam siebie, więc jak najbardziej czuję, że jest to jakiś sukces. Jaka to musi być obecnie kobieta, żeby otrzymać taką statuetkę, być uznaną za liderkę, no i w ogóle zdobyć sobą, swoją osobowością, swoimi pomysłami, pracą świat? Matko, ciężkie pytanie. Chyba trzeba być sobą, to raz, zawsze trzeba być sobą. Na pewno osobą otwartą i na pewno empatyczną. A w tej chwili, w tych czasach chyba to są takie główne kategorie, może mało popularne, tak? Znaczy mało popularne w takim zakresie, że gdzieś tam one uciekają przy firmach w tej biznesowym kontekście, bo gonimy za tymi wynikami, żeby wszystko nam się ładnie w tabelach zgadzało. Natomiast trzeba jednak pamiętać o tym, żeby być takim dobrym też liderem dla innych osób, żeby one nas gdzieś tam zauważyły, doceniły, żebyśmy pamiętali po prostu o innych, tak? Że jesteśmy w tym świecie nie sami, że inni to też ludzie, też fajne osoby. One z nami współpracują, one z nami tworzą zespół. Przede wszystkim, myślę, nawet właśnie pracownicy wszyscy tego podstawowego, niższego, jakbyśmy nie nazywali szczebla, to oni z nami budują lub oni budują dla nas. Jaką kobietą trzeba być w XXI wieku, w roku 2024, wcześniej, ale być może w najbliższym czasie, aby móc właśnie osiągnąć sukces? Co zdecydowało pani? Jak pani myśli? Jaką kobietą trzeba być? No, kobietą trzeba być odważną, trzeba być kobietą wszechstronną, gdzie jeżeli coś nam nie wychodzi, to rezygnujemy z tego i wybieramy jakiś swój drugi, inny cel i dążymy i rozwijamy to. W moim przypadku no jest to tutaj Hotel Polonia, spotkanie z młodymi, różne eventy, niesienie im rad, wsparcie mężczyzn. Tutaj naprawdę mojego męża pomoc jest nieoceniona. Na pewno sama bym nie doszła do tego i do tego miejsca, gdzie dzisiaj jestem, ale dzięki wsparciu, dzięki pomocy mojemu mężowi
jestem tu, gdzie jestem, no, robię to, co kocham i staję się taka bardziej przy nim odważniejsza. Fajnie, że jest to babie lato, fajnie, że są te kobiety gdzieś tam zauważalne, fajnie, że są doceniane, że są wyróżniane. Tym sposobem jeszcze gdzieś to bardziej nas wzmacnia i dodaje większej otuchy do większego działania. To wyróżnienie jest dla mnie naprawdę szczególne. Myślę, że dla każdej z pań, która dzisiaj wystąpi, jest to szczególne w jej dziedzinie. Natomiast dla mnie jest to duże wyróżnienie, przede wszystkim dlatego, że mogę łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, życiem osobistym, a jednocześnie ja z wykształcenia jestem informatykiem, także dalej pracuję w swoim zawodzie, bardzo mi też to cieszy, a mogę jednocześnie pełnić funkcję dziekana, także czuję się bardzo spełniona. Patrząc dzisiaj na wszystkie te panie, jestem naprawdę bardzo zadowolona, że mogę być w tym gronie i myślę, że każda z pań jest dumna z tego. Ja myślę, że chcieć to móc, także to jest podstawa. Jeżeli się czegoś chce, to się może. Czy się jest kobietą, czy się jest mężczyzną. I takie stereotypy, że być może życie rodzinne może przeszkadzać, myślę, że tutaj to się nie sprawdza. Także jeżeli ktoś chce, to może. Szanowni Państwo, to ogromny zaszczyt i wyróżnienie znaleźć się w gronie tylu odważnych ludzi. Odważnych dlatego, że prowadzenie biznesu w Polsce, prowadzenie przedsiębiorstw wymaga wielkiej odwagi, wytrwałości i tego wszystkiego, co można nazywać w czasach pokoju męstwem. Szczególnie chylę tutaj czoła odważnym kobietom, bo to dzisiaj kobiety są bohaterkami dzisiejszego wieczoru. To dzisiaj poznamy te najdzielniejsze na tej gali. Serdecznie gratuluję już teraz. Moja rola dzisiaj ogranicza się do partnera samorządowego. Samorząd to także biznes, może nie taki, jak wy prowadzicie, drodzy Państwo, ale to także biznes. Biznes nie opierający się na wypracowaniu zysków, jak to bywa, jak to jest w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim na tym, aby zbić kapitał ludzki. Kapitał ludzki, który pozwala wygrać kolejne wybory. Mi się udało to już po raz trzeci i ostatni, bo niestety prawo w Polsce jest takie, że dalszego startowania niestety nie można w tym wyścigu uczestniczyć. Ja bym chciał serdecznie podziękować z tego miejsca zarządowi ZPP Podlasie za nie tylko podjęcie tej inicjatywy co do docenienia pracy kobiet, ale przede wszystkim ze swojej strony chciałbym podziękować za to, że po raz kolejny, bo to nie jest już pierwszy raz, organizujecie licytację na rzecz ośrodka, który prowadzi gmina Piszczac. Prowadzenie takiego ośrodka to nie jest zadanie własne gminy, to jest zadanie powiatu. Niemniej jednak kiedyś mój poprzednik, pan wójt Jan Kurowski, przejął od powiatu, w momencie likwidacji ośrodka, przejął od powiatu to zadanie i od ponad 40 lat ośrodek jest prowadzony, zachował swoją ciągłość. Ja serdecznie zapraszam przede wszystkim do licytacji, ale także do odwiedzenia tego ośrodka. Ja tam bywam rzadko, muszę przyznać, że rzadko, chociaż prowadzimy ten ośrodek, ale powiem Państwu, że odwiedzając ośrodek w Zalutyniu, człowiek nabiera pokory. Przypomina sobie, co to jest pokora i co w życiu jest ważne. A często o tym przecież zapominamy. Dlatego bardzo proszę o to, aby dzisiaj nie szczędzić przede wszystkim środków na to, aby ten ośrodek wspomóc. Bardzo dziękuję jeszcze raz całemu zarządowi ZPP Podlasie za tą piękną inicjatywę. I gratuluję wszystkim dzisiaj wyróżnionym. Wszystkiego dobrego. Dobrej zabawy i dobrego wieczoru. Thank you.